Dzień dobry. Dzień dobry. Halo. Halo, dzień dobry. Halo. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Staliście? To bardzo dobrze. Dobra. Ruszamy. Ruszamy, słuchajcie. Wszystko mam. Z polskiego sklepu mam nawet naleśniki z serem. A że wiem, że nikt tego w domu nie ruszy, to ja od razu zabrałem produkty. Drapuj Bogu. I woda. Obowiązkowo woda, słuchajcie. Woda, dużo wody. Jedziemy. Pięknie to wygląda. Rafał dzisiaj ładnie wygląda. Oj, Sławomir do mnie dzwoni. Muszę odebrać. To mój brat, słuchajcie. Takie same nazwisko, to chyba powinienem. Zaraz się połączymy. Dobra, pogadane, słuchajcie. Pogadane. Z bratem musieliśmy ustalić kilka faktów, no bo wiecie, teraz, że 11 czerwca, ja tutaj jeszcze w Londynie spotkam się z ludźmi, ale ja 24 też jadę do Polski. Musimy to jakoś ugryźć, może się spotkamy. Też najprawdopodobniej będę wracał samolotem w niedzielę z Poznania, więc od razu wracałbym ze swoim... jak to się nazywa po polsku? Ale masakra. Z mojego brata synem. Krześniakiem w ogóle moim. O tak. Także będę z nim wracał najprawdopodobniej. I on przyjedzie ze mną tutaj. Przyjedzie do nas na 2 tygodnie, bo to jest taki układ, że przyjedzie tutaj, z moim synem spędzą 2 tygodnie wakacji. Później mój syn razem z nim leci do Polski na następne 2 tygodnie wakacji. Także chłopaki trochę czasu spędzą razem. Co to? Co tu się wyświetliło? Engine oil, reduce oil level? Co, ja mam za dużo oleju? Myślałem, że mało mam, ale za dużo? Trzeba by sprawdzić poziom, czy tam nie jest coś za dużo. Więc wracając do pracy, nie wiem jak wygląda wylewka. Nie planujemy dzisiaj tam położyć podłogi, bo mi się wydaje, że troszkę za świeżo. Tam było dosyć ładnie wylane też. Ale na pewno będziemy starać się zrobić kostkę na zewnątrz. Będziemy starać się zawiesić bramę na zewnątrz. Elektryk mówił, że zrobił wszystko, co miał zrobić, więc też zaraz wszystko sprawdzimy. Co jeszcze? No i płytki będą leciały na ścianę, słuchajcie, i to jest dobre. Będziemy testować te moje wszystkie zasysaki, które kupiłem, jak to wszystko działa. Zaczniemy od brudzika i będziemy szli dookoła, bo przy brudziku zacznę od całej płytki. Docinka będzie dołem, ponieważ ja planuję zrobić... Znaczy, to wszystko jeszcze się okaże za chwilę. Jak to będzie, czy będzie tak, czy inaczej. Bo nie sprawdziliśmy dokładnie, jak z wysokością wyjdzie przy tej wielkości płytki. Dojedziemy do drugiej płytki, do góry najprawdopodobniej. Ja będę musiał zrobić wodę. Ustawić mikser. A później jeszcze musimy uzgadnić, czy ta półka tam wchodzi, czy nie wchodzi. Zobaczymy. Będziemy działać. Bo tam ma być ala półka taka, wiecie, w ściance. Więc przygoda jest z tym. Sam tego nie będę robił, więc ktoś, jeden z chłopaków będzie mi pomagał. Możliwe, że Staku będzie mi pomagał. Także łazienka i na zewnątrz. W środku podłoga w korytarzu zostanie jeszcze do jutra przynajmniej, bo jutro ja pracuję na stówę z Adrianem. Staku raczej nie, a Maksymilian nie wiem, to się wszystko okaże. Ale w poniedziałek wrócimy, to będziemy na pewno kończyć łazienkę. Przyjedzie wtedy jeszcze kuchnia, trzeba mnie to rozstawić, wiecie. No jest trochę gadżetów, ale wydaje mi się, że tak 99% będziemy wszystko mieli skończone do następnego tygodnia. I później mamy ustalone następne projekty, więc musimy się spinać, słuchajcie. Możliwe, że i następną sobotę będę musiał pracować. Ja pierdzielę. Ale każdy dzień jest tu teraz ważny, aby to wszystko jakoś spiąć do dupy, nie? Zobaczymy się za chwilę na projekcie. Miłego dnia wam życzę. Niech moc będzie z wami. Jestem w łazience i pozdrawiam gorąco. Ściany przeschły jak dzisiaj. Rozmierzyliśmy płytki i tak jak myślałem, zacznę od brodzika do góry,
Oczywiście będę musiał zrobić baterię. I teraz, jak już wiem, jak te płytki będą szły, to teraz właśnie przygotuję baterię. Płytki są inny kolor w brodziku i inny kolor w pozostałej części. Sporo będzie odcinek, sporo waste'u niestety. Ale co my możemy z tym zrobić? Wylewka praktycznie przeszła, wyobraźcie sobie. Wszystko jest zrobione, można tu chodzić. Tu deska była położona dla klienta, żeby mógł wejść do domu. Na dwóch cegłach, ale nam to w zupełności nie przeszkadza. Tę cegłę będziemy mogli zabrać. Strasznie nierówna posadzka była. Tego typu domy, słuchajcie, są pozapadane normalnie. To jest tak tylko betonowa posadzka wylana na piachu w środku domu. Tak to mniej więcej wygląda. Tu jak kopaliśmy, pamiętam, po te waste'y, to widzieliśmy, że jest tylko około 5-7 cm jakiegoś wylewki betonowej. Także tu wjadą dzisiaj skirtingi. Ja zaczynam, pojedziemy na śniadanie oczywiście, przy okazji zabierzemy skirtingi. Zrobię wodę, która jest do zrobienia. Potrzebuję trochę rurek, jakiś łączek, ale to sobie na bieżąco w Screwfixie ogarnę. Przy okazji ktoś będzie mi już docinał płytki, żebym miał przygotowane. I let's go, słuchajcie. 3, 4, 5. Dobra, słuchajcie, z klientem pogadane, takie rzeczy półzgarniane. Jeszcze chciał nam dorzucić malowanie pokoju, ale nie wiem, my nie mamy na to czasu teraz. Skirtingi zabierzemy, Stach uzna ile metry i jakie metry. Jedziemy na śniadanie, słuchajcie, elektryk praktycznie zrobił wszystko. Mówię praktycznie, ponieważ nie zrobił mi shaver socketa w łazience. Nie zrobił mi... Czego on mi jeszcze nie zrobił? Kabel pod lustro jest wyciągnięty. Chyba tylko tyle w sumie. W sumie tak, tylko tyle. A nie założył mi gniazdek na ekstraktory, ale zostały mi tylko dwa kable. Bo my też w sumie nie mamy pojęcia ogólnie, jak te urządzenia przyjdą, czy one mają wtyczki, czy nie mają. Więc dopiero się wszystko okaże w praniu. W poniedziałek ma przyjechać kuchnia, dzisiaj jest piątek. Zaczniemy od śniadania, nabierzemy mocy jakiejś, przegadamy plan, kostkę Are Adrian będzie wrzucał na ogródek, więc też to jest jego zadanie na dzisiaj. Maksymilian będzie mi pomagał przy płytkach, bo albo zobaczymy, jak to wyjdzie. A Stachu będzie robił skirtingi dookoła, więc no taki jest dzisiaj plan, słuchajcie. No i jutro na pewno będę kontynuował płytki. Ile tam zrobię tych płytek, tyle zrobię. Najważniejsze, żebym mikser ustawił. To jest najważniejsze właśnie. Także będę potrzebował jakąś hydraulikę. Zobaczymy, jak to pójdzie. Let's go. Jak to mówią, Boże, coś Polska. Się takie bardzo pyszne. Zabieramy skirtingi. Potrzebujemy 11 sztuk. Trzeba je też tak ewentualnie przyciąć. Piłko wszystko przyciąć. Wiesz, bo najdłuższy będzie gdzieś tam 2 metry, tak? Nie, to 3 metry są. Ale to masz tylko te dwie ściany, tak? Ja to bym normalnie włożył do samochodu i klapę otworzył z głowy. Nie. Ja już pojadę. Kurwa, no co? A jeszcze tym walem, gdzie masz jeszcze całą tą pakę tych narzędzi. To jest otwarty, widzimy. To jest 4,20. A jak ci wypadnie? 4,20, a masz pakę 3 metry. A 3 metry, my 20. On ma 3,20, to masz 3 metry. Słuchaj, one się zagną tak też trochę. To u ciebie weźmie. Dobra, zobaczymy. Dalej nie mamy. Ile mamy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 12, weźmy tak w rejfu. Ale na co nabierzesz, później się to niszczy, po co to, że twoje. A jak się policzyłeś? To, na jeden, pewno. Jeden sper nie zaszkodzi. Nie, ja liczyłem. Max ryzył korytarz, 11 metrów. Słuchaj, weź sobie jeden na dodatek, nic się nie stanie, tak? Dobra, okej. A się może przydać do ciebie. Dobra. Ty może będzie tak. Paczki zamknięte nie można? Co mówisz? Paczki zamknięte nie było można. A ile jest paczki? Dobra, Henie, płapnie tam od dołu wszystko. W środku. Właśnie widzę, że... Ty, a włączyłeś ją? No, płapiłeś. No, włączyłeś, ty nakrywaj.
kuszaj. Czułeś ją? No. 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 Jak... Adrian cię nagrał raz. Nie, on patrz, pokazuje jak pracownicy pracują. Po lewej Alejka, po prawej listy, po lewej plasterboardy, po prawej plastiki. Pewnie się, a pracownik idzie z tyłu. Pilnuje ci prosto, ty. Dobra, to możemy co postawić tu? Trzeba zobaczyć. Słuchajcie, śniadanie zjedzone. Ten. Co ja chciałem powiedzieć? Ktoś coś napisał, zaraz przeczytam. Jadę zawieźć skirtingi i podjadę kupić klej do tych skirtingów, więc taką będzie mógł sobie już przycinać. Muszę kupić tarczę, nie wiem czy mamy tarczę, właśnie tą diamentową do małego grindera, bo trzeba sprawdzić. I zastanawiam się, czy nie kupić maszynki do płytek. Muszę podjechać do Top Tiles najlepiej i dowiem się, co oni mówią o tych dużych płytkach. Czym je najlepiej ciąć? Czy taka maszynka normalna złamie tą płytkę? Bo mam takie jakieś obawy, że może się to nie udać. Także zaraz się dowiemy. Słuchajcie, jadę do Tool Station albo do Screwfixa, bo jak przywiozę klej, to przywiozę już wszystko do hydrauliki. Bateria jest taka, więc trzeba kupić female połączenia. Female? Mail? Mail? Mail. Musimy tu wkręcić, tu wkręcić, tu wkręcić. Są dwa różne rozmiary. U góry jest inny rozmiar, tu jest inny. I to muszę kupić. Na Speedfita mogę kupić. Nie musi być skręcane, ale koniecznie muszę to mieć. I tutaj dojdzie woda zimna, tak jak jest opisana. Tu jest ciepła. Tu będzie na dół do węża wyprowadzenie, które mam tutaj. Takie coś i to trzeba będzie wkręcić w ścianę i u góry do deszczownicy, więc ja to zabieram z sobą, żeby dopasować od razu te końcówki i przywiozę też klej, także zaraz się zobaczymy w sklepie. Dobra, słuchajcie, jestem tu pod Top Tiles, zobaczymy co oni tam mają, czy mają jakąś maszynkę, którą ja mogę kupić za rozsądne pieniądze. Nie wiadomo, dowiemy się za chwilę. Przyszedł ten dzień, gdzie wydałem te pieniądze, zbierałem się na to. Wiecie, ja mam jakąś małą wodną maszynkę, mam jakąś bardzo starą maszynkę do płytek, jeszcze z Polski, chyba ma 19 lat. Ale zabieram to dzisiaj z sobą. Mamy to. Kupiłem maszynkę. Tak jak mówiłem, ja miałem maszynkę starą. Gdzieś tam, mówię, jeszcze kupiłem już z Polski, kurde, dawno temu. Zbierałem się i przyszedł ten moment, gdzie mam takie duże płytki, więc mi się wydaje, że warto. Ja wiem, że ludzie używają różnych innych metod, jakichś listew i tak dalej, ale ja chcę mieć perfekcyjne cięcie i mogę użyć tej piły też do cięcia 45 stopni, gdybym chciał. Dwa, jak tniecie na wodę maszynką, zawsze to cięcie jest równe. Nie ma takiego postrzępionego elementu, choć niby góra jest ładna, to zawsze ta płytka może pęknąć z takimi, wiecie, wybrzuszeniami. Trzeba ją doszlifowywać. Przy takiej maszynce już tego nie trzeba robić. Także zaczynamy historię z nową maszynką Ruby. Chyba muszę iść po klucze. Dobra, moje robaczki. Zabieram się za ustawienie miksera. Muszę go podłączyć. Nie tylko mikser, ale też baterię. Ten węża i deszczownicę, aby to wszystko już tu było pięknie. Więc puściłem sobie laser. Jest to środek najprawdopodobniej. Tak sobie to ustaliłem. Ta ściana trochę pływa ogólnie rzecz biorąc. Tu jest 38 odtąd, czyli 40 od ściany. Dobra, ja się zabieram za wycinanie. Wycinam tu i zaraz wam zrobię update. Dobra, słuchajcie, muszę skoczyć do sklepu, bo dostałem do Screwfixa nie te łączki, co trzeba. Ja wam powiem, o co chodzi. Tutaj, gdzie mam podłączyć ciepłą wodę, co nie, i zimną, to one wychodzą na 22 rurkę. Zostawię to bez komentarzy. Okazuje się, że nie ma takich zagiętych adapterów z 3/4 na 15, tylko z 3/4 na 15 są proste, więc tam poradzę sobie.
ale krew mi zaleje, bo Adrian kostkę podnosi już trzeci raz do góry, bo za każdym razem źle sobie piasek ustawia i wychodzi mu za wysoko. I pokazywaliśmy mu raz, pokazywaliśmy mu drugi raz i zerwał to jeszcze raz. Jest godzina 2:30. Ja latam w to i z powrotem, bo też się interesuję tym, co się dzieje dookoła mnie na robocie. Tutaj zabrakło mi elementu, ale to już sobie poradzę teraz. Ustalone mam. Czy ja położę jakieś płytki dzisiaj? Nie wiem. Chyba będę musiał zostać dużo dłużej z tego wynika. Odmówię tą wycenę, którą mam. Przeniosę ją na nie wiem kiedy. To nie jest dla mnie teraz taki priorytet jak ta łazienka. Więc sorry winy tu, ale dzisiaj mam nadgodzinę. Masakra. Także najpierw muszę zmontować mikser. Już deskę mam, słuchajcie, już włożyłem ją w ścianę. Ustawiłem sobie, jak głęboko ma być ten mikser, bo on jest typem miksera, który wchodzi w ścianę i wystaje tylko z niego ta płytka taka dekoracyjna. Więc musiałem też przyciąć sobie tego joysta później na głębokość, tak jak widzicie, piłą, żeby mi tu siadło ładnie po położeniu płytki, nie wystawało za daleko i też nie za głęboko. Teraz teflonem narzucam tutaj ten adaptor i muszę go włożyć do miksera z jednej, z drugiej strony, trzeciej i czwartej, takie adaptory właśnie, także za chwilę będą tu poskręcane, a jak je poskręcam, przykręcę go do ściany, ten mikser, i będę mógł robić resztę hydrauliki. Normalnie szok, proszę Państwa, szok. I ten klucz jeszcze teraz się zacina? Nie, jest ok. Że tak to jest. Nie wszystko czasami idzie tak jak trzeba. Plan był zajebisty dzisiaj. Ale czasami z planów wychodzą różne bzdury. Dobra. Cierpliwości, Panie Boże. Ale mogę powiedzieć, że mam wszystko ustalone tutaj. Więc, tak jak widzicie, mikser jest po środku grodzika. Deszczownica będzie tu. Tu będzie wąż podłączony. Tu będzie jeszcze pomiędzy, jest już wymierzone miejsce na ten uchwyt na tego węża. Więc z automatu tu nie będzie półeczki. Ustaliłem to z klientem, że nie ma sensu, bo to będzie jakaś tragedia tutaj. Jakieś wymyślimy dziwną wnękę, która nie będzie pasowała do niczego. Więc tej półki tu nie robimy. Ja sobie teraz pospinam wodę. Sprawdzę, czy wszystko jest git. Pozakręcam płytę. Jest godzina za 10:15. Muszę zadzwonić do klienta, powiedzieć, że dzisiaj mnie tam nie ma. Bo ja muszę tutaj z 3 godziny jeszcze nadgonić. Mam zamiar położyć kilka płytek, więc trzymajcie za mnie kciuki. To, co się dzisiaj dzieje. Najważniejsze, że kostka już zjeżdża. Ja kończę hydraulikę z tej strony. Trochę hałas, ale zaraz będzie zrobione.
urosło. Ty musisz tu jedną długą stworzyć. Dobra. Dobra, jest godzina 7. Słuchajcie, ja wam powiem, że tak, woda jest zrobiona. Tu jest dodatkowa rurka na przyszłość do lodówki na wodę. Wyprowadziłem wodę od razu do zlewu, jeszcze tylko waste. Odpływ zrobię do zlewu i jestem ready. I mogę tutaj zakrywać. Wstępnie wszystko zostało sprawdzone, dlatego to jest tak mokro, bo poleciało. Przetarłem to, jest ok, nic się tu nie poci, jest cacy, tak samo tu jest wszystko cacy, tu będzie to, tu będzie tamto, ustawione ładnie środkiem, wiecie, wszystko musi grać, musi później grać, to jest dla mnie ważne, więc ja tu sobie robię miejsce, zrobię tego, ten odpływ jeszcze, bo tak jak mówiłem, tu rurki mam wypuszczone, wypuszczoną rurkę mam na wodę zimną, I płytki. Dobra, słuchajcie, robaczki. Dzisiaj płytek nie będę kładł. Przyjeżdżamy tu jutro z Adrianem. Maszynę wypróbujemy nową na tych wszystkich ładnych płytkach. Więc jak będziemy tutaj, skupimy się na łazience, to wierzę w to, że my tu położymy trochę. Najgorsze mam za sobą, jeżeli chodzi o hydraulikę, mrozik i tak dalej. To oczywiście sobie zaciągnę i tak dalej, ale zakryłem te całe dziury, które mogłem. I co? I tyle. Jutro będziemy działać. Tutaj zostały jeszcze jakieś małe snagi porobione dzisiaj, ale Maksymilian nie zdążył. Tam poprawił, ale nie zdążył tego do końca pomalować. Jeżeli chodzi o środek, to jesteśmy praktycznie gotowi. Jutro w trakcie zrobimy tu porządek, żeby było miejsce na kuchnię. Kostka, powiem wam, ostatecznie udało się zrobić dosyć sporo, choć było trochę problemów. Musimy to tak zabezpieczyć, żeby się to nie obijało, wiesz, na noc. Ta brama. Właśnie brama jest zawieszona właśnie. Zobaczcie, jaka ładna. Trochę wyższa od płotu ogólnie. Ale to już z tym nic nie zrobimy, nie będziemy jej ciąć przecież. Zostało trochę docinek. Tutaj jest zrobione. I tam kawałek do położenia, ale ogólnie to jesteśmy już w domu. Także tu wyszło tak ładnie. Taka kosteczka. Że już dużo nie zostało, słuchajcie. Najgorsze jest to, że maszynę będę musiał oddać dopiero kiedy? W poniedziałek. Koszta. I co? I to chyba wszystko, jeżeli chodzi o robotę. Tutaj jest zrobione, tam jest zrobione. Wszędzie jest zrobione. Elegancko. Zmęczeni jesteśmy już wszyscy. Jest za 28, więc nie ma co przedłużać. Trzeba się pożegnać, słuchajcie. I zobaczymy się pewnie pojutrze, bo ja ten, na pewno jutro coś będę nagrywał. Zrobię jakiś piękny update z tej łazienki, jak te płytki wyglądają. Także trzymajcie się ciepło i trzymajcie za nas kciuki, żebyśmy zrobili jak najwięcej. Miłego weekendu. Cześć, cześć.